Hej, 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 Liska. W trzecim odcinku zagrajmy w Fallout 1.5. Ojeju, trzecia godzina pod rząd będzie. Wiecie, nagrywam to jedno po drugim, tak się nie mogłem doczekać na to. A wiecie, po angielsku to można było sobie też grać po angielsku, ale... Czy da się coś zrobimy? Co? Matri? Nie, spróbujmy do doktorka może pójść. Ale nie, on tam wspominał, że to jest inny doktor. Ale zobaczmy, czy ten coś będzie wiedział. No. A, może moje krasomóstwo jest dobre już. Udało mi się gościa dobrze przegadać. Zobaczmy, czy możemy teraz o tym jeszcze pogadać. 028. Dobra, niech ma. A, tu już zaczyna ciekawie zrobić rzeczy. Pamiętacie, rozmawialiśmy w poprzednim odcinku z tamtą gostką. Kobietą. I wspominała o tym, że oni produkują trucizny, ogólnie chemię. I że tamten gość zdradził jej wszystkie swoje... umiejętności, o, może tak to ujmę, że potrafi zrobić to samo co on, jednak wytworzyć te same prochy, trucizny, więc jest prawdopodobieństwo, że ta baba może to zrobiła, chociaż wiecie, może ktoś to inny, jakiś inny, może jakiś ćpun, kto wie, ale strzelam, że to tamta baba, tak na szybko już. Bam 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 bam. Pam param pam. Uciekniesz, co? Tak. Tak jak podejrzewałem, ucieknie. Zobaczmy sobie tę torbę. Fajnie. To było dobre. To torba. O, mogę otworzyć ją. Świetnie. Co to jest? Pogryziona? Notatka? Nie trudno było się nagrać, nie ma. No po prostu... Chipsy serowe, nadal dobre. Czy to mogę... zrobić tak? Przydało się jeszcze taka jeszcze... łapka, że przynieść do głównego, nie? Coś w tym stylu.
No, słucham cię. Spróbujmy teraz jeszcze o tym powiedzieć. Teraz mam pustkę. Spróbujmy może do doktorka jeszcze zagadać. Wiecie, sam tylko fakt zagadania, nie? Nie mogę wyłączyć tego w taki sposób. Szkoda. Ale zróbmy jeszcze ten quick save. Może nie quick save, ale save. 029. Dobra. Nie to nie, trudno. Tutaj też nie, bo to był ten bar, nie? Weźmy tylko tak nasz kawałeczek. Nie, to był z tym psem. Biegniemy więc... W sumie? Co nam szkodzi zapytać? Aha. Czyli sobie nie pogadamy. Wiecie, co by było śmieszne? Gdy ten pies, gdy tu jest blisko, zacząłby na niego ciągle warczeć. No w sumie, jak chciał go zjeść. Aha, czyli tu się nic nie dowiem. Dobrze. No upartego to może u tego się dowiem coś, nie? U... księdza. Dobrze. Dobra, na razie zjeżdżam stąd. Tu już byliśmy. Biegnijmy sobie tędy. Na górę. Spróbujmy się dostać na tą drugą dzielnicę, albo część miasta. I powinno być ciekawie. Ile czasu spędzam w jednym mieście? Piękne. Mógłbym w czwórce to... Czekaj, czekaj. A ty jesteś? Śpłon po prostu, tak? Mały lata nocą. A zobaczmy, pogadajmy jeszcze w sumie...
Dobra, kitam. No dobra, czegoś się dowiedziałem. Coś czuję, że za hasę nagrabiłem Gostka. Myślę, że miałbym szansę jakoś się coś dowiedzieć, a... W sumie? Dobra, kij trochę kasy wydałem, ale... Ćpuna... Achuj, achuj... Nie wiem, kosmita. Albo inny foldek. Ćpun... Ćpun... No i dupę, coś czuję. Coś mi mocznik podpowiada, że to będzie trudna misja. Oj, jeszcze do mikrofonu musiałem kasznąć. Zważywszy na to, że do samego... zniechęciłem do siebie kilkoro ludzi. To może być pewien problem. Chociaż zobaczmy jeszcze tutaj do barmana. Gdzieś to był barman jeden, prawda? Tutaj. Ja też musiałem tak zniechęcać się ludzi. Jeszcze na dzień dobry. Dobra, na razie. Szkoda, że tym nie mogę pogadać. No i spróbuję tutaj wejść. Bo ja rady im nie dam, nie ma takiej opcji, chyba że mogę się wzbogacić na nich. Kasa, no ja. Fakt. Wczytaj. Nie okradam. Bo tam, pamiętacie, nie? W dwójce można było sobie określić, trochę było amunicji za to. Do piwnicy, czyli tam.
Dobra, na razie. Chciałem się tu dostać. Nie wiem, czy to się da w ogóle. Będę próbował. 0.32. No tak. Najemnik. Okej, dopóki nie zacznę strzelać sobie przejrzę. No tak, podejrzewałem. Ale to poczułem. Czy tędy? Co to jest? Jakie miłe towarzystwo. Mogą się przydać kiedyś. W takich skroniach chyba dobry to nie jestem. Gdybym z tym mógł porozmawiać, albo z tym może księdzem, to może coś by się dało. Dziwne takie są mikrolagi co jakiś czas. Ciekawe dlaczego. Widzisz mężczyznę. Widzisz kobietę. No tak, tu nie ma ci punów, więc nie będzie tak opisane. Spróbuję jeszcze z tym pogadać. Myślę, że to może coś pomóc. No, o, to trzeba będzie pewnie tak, myślę, to podejrzewałem. Właśnie chciałem na nim najechać. Cokolwiek by miało to znaczyć. Dobra. No dzięki, wiesz.
Doktorek, tak. Zero 34. Dwie butelki wyżewu, trzy steampaki i na antidotum. Więc tak. Były H3 wygrzewy, nie? Antidotum jedno jest. Steampaki 2. Czy to było C? Nie. Z. No wiem, że nie mogę, ale też mam bliżej paluchem sięgnąć status. Nie, nie tutaj. A. Pip-Boy. Status Red Horn. Nie, dwa wygrzewy to mamy, dobrze. Trzy steampaki. Jeszcze jeden steampak. Cholera, jeden steampak. Jeden cholerny steampak. Czego go nie mogłem mieć od razu go? Tylko się ta... Nie, torba lekarska. Trzeba torbę lekarską zdobyć. Obchnąć co mam i tyle. Te 200 poszły się gwizdać niestety, nie? Tak swoją drogą. I to jest trochę smutne. A czekaj, czekaj, to jest ciekawe. Zobaczmy, zapiszmy. 0,35. Czytania. Kocham to. To było do domyślenia się. Ja tego nie przeżyję, nie ma opcji. Wczytaj. Ale warto było... Musi się zgodzić ze mną, nie? Się dowiedzieć tego. Niemniej jednak... chcę coś kupić. Nie ma tej najważniejszej rzeczy. Czyli tylko dobry lekarski. Ile steampack kosztuje u was? 500! Co proszę? Za 20 kamyków mogę sprzedać. Aha, one nie są nic warte. Fajnie.
Ech, you. Ile? 25 pewnie, co? 20. Jeszcze mniej. Zrywa to bym chciał mieć przy sobie, na wszelki wypadek, nie? 200. 380. Nie. Żegnaj. Muszę znaleźć cholerną, kopniętą w żyć torbę lekarską. Tylko trzeba ją znaleźć. A to nie będzie łatwe. Jestem tego pewien. Misja na dziś? Znaleźć torbę lekarską. Tak. Jak myślicie? Znajdziemy torbę lekarską idąc gdzieś na południe? No w końcu raczej gdzieś tam powinno być, ale... Czy mam wrażenie, że ta torba lekarska będzie kosztowała pewnie za 2000 albo z 1000? Skręćmy tutaj. Strasznie wolno chodzimy. Jakiś samochód by się przydał. Ciekawe, czy tu jest w ogóle samochód. Tutaj jest osoba na dłuż. Okej. Okay. Jestem ciekaw, muszę coś tu znaleźć. Aha, fajnie. Serio? No co, świnioszczury? Nie, kretoszczury. 9 na 9. I tam damy radę. Co nie pieseł? Co tak? Albo tutaj. O tak. Wiedziałem, że... ma zasięg. To jeb. Nie mam. Jep, nie trafiłem. Bierz go, pieseł. No i zadziwał gdzie da. Jep. Piękny strzał, milordzie. Poczekajmy. Hał, hał, bierzej go. No ty, mendo. Dziabać próbujesz? To ja cię dziabnę. Pieseł, bierz go. Ten pies bije lepiej ode mnie. To jest trochę wstyd. Ale... Ważne, że exp się zgadza. Co nie? Kici, kici. Ładny chowek potrafi przebiec. Taki kiciuś. Aha, punktów akcji nie zabrakło. No, ładnie. Bo młotem też można pchnięcie zrobić. Czy to coś... O, coś to może być. Ale nie musi. Właśnie. B, zmienimy sobie na to. Z wiadomych powodów. Tu nic nie znajdę. Tym to nie musimy ten... Nie ma animacji... animacja. Nie ma animacji chowania ani niczego takiego. Typa, ale ja. Nie chcę spotykać żadnych cholernych kubliczek. Muszę chodzić naokoło. Przez takie rzeczy się tam przeprawiałem. W dwójce. Jak myślisz, Marian, damy radę? No nie pykło, bym chciał. Zmień. Pieseł, dziabaj. 25 HP-ków. O, to już weszło ładniej. Przydałby się zdolność, nie? Garbowania ich. To już też ładnie weszło. I coś jej urwałem. Tej przerośniętej jaszczurce. O ty, mendo. Podbiegnij. Ta jaszczurka pewnie jest mną bardziej zainteresowana, więc... Poczekam sobie. Tak, podejrzewałem. Ile ty masz? 45. 35. Czyli to, co zabiliśmy, było najsłabsze. Pieseł, wiesz co? Pomógłbyś, nie? Au, mocno mnie dziewnęła.
Leżeć. Ciężko będzie zabić. Jestem twardy. I on ma chabaków 75, tak? 18 mu zostało. Tylko pytanie, czy ja to przeżyję. Jeden punkt. Serio? Mam wrażenie, że będę musiał uciekać dość szybko. Tak jeszcze gdybym trafiał, nie? To też byłoby całkiem dobrze. I on zabite. Teraz to. O Jezu, mogę nie przeżyć. Mamusiu! Pięknie. Poczekam? Okej, tłuką się nawzajem. Spoko. Niech pies go zagryzie. Pies wytrzyma to. Ten kundelbury. Spokojnie, 58. Ten 13. Na razie pies mnie broni, a potem psa by bronił. Ale zatłuczę już go. Jeszcze nie. Zęby mu się po ustach raz ześlizgnęły. O, tak. Od razu lepiej. Do wyleczenia całej ekipy. O, nie ma tak jak Fallout, prawdziwy. Prawdziwy Fallout. Pig-Boy 2000. Za chwilę się wyzdrowimy. Tak, oczywiście. Wyleczymy. Jest nawet dzień. Aż zajrzę do tego. Nic nie znajdę. Niestety. Kundelbury. Kolonie krytoszczurów, które... których jest aż dwa. Krytoszczury, krytoszczury. Burę szczury. Jep. Nie trafiłem. Przypadek? Tak sądzę. Leżeć. Pieseł, bierz go. Takie to jest jakby owce, nie? Bleee. I tyle. My zasuwamy na razie tylko sobie w ubrankach. Bez żadnego pancerza. Niestety. Co? Właśnie. Jeden ma krawi, nie? O-o. Nara? Ja. Oj, ten pies to... Nie, on stał nie stankuje... On nie stankuje tego. Nie ma opcji. Nara? Trzeba piesa wartować. O, nieodkryte. Ja chciałem czytać już Nekropolis, nie wiem czemu. Marte skorpiony, które mają... 10 HP. Psy! Spoko. Tak, muszę podejść. Jep. Jep, to będzie zemsta. Tak jak na mrówach. Pięknie. Jep. A, nie, tu cię weszło pięknie. Kundel, świetnie. Zaraz my też się odwiniemy.
No więc... Jep. Tak jest. Dziabaj go. Weźmiemy trochę tych na sprzedaż. Przydałoby się zrobienie jakiegoś... jakichś toreb plecaków. To by... toreb plecaka dla psa. Wiecie, pies by sobie mógł coś tam dźwigać. Może nie za dużo, powiedzmy sobie 100 funtów, ale jednak mógłby. O, nie uniosę aż tyle. No i tyle pogadałeś sobie. Czy ja mam... Tak. A no tak. To nie ta całość. Chcę wyrzucić, tak. To jest trochę... Właśnie. Ważąca rzecz. Taki ogonik. Trochę ważny. Siódma 20, może tak kawałek jeszcze przyjdziemy? 10:50, o. Wow. Mogę odpocząć, to dobrze. Szkoda, że nie mogę przesunąć sobie tego całego totałajstwa. Przyczelę sobie to od razu. Podczas leczenia. Oj! Pomywanie tu jest, tak? Fajnie, czy ja to muszę spierdzielać? To ja chyba muszę zjeżdżać stąd. To nie była śmierć moich marzeń. Zdecydowanie. Ale... wiecie, samo tak, skoro już tak się patrzymy? Czyżby to jakiś był gul? Zobaczcie, jakby metalowa płytka, już dziura, on nadal jakby żył. Podszywane jakby z gwoździami, ale w pancerzu wspomaganym, czyżby jakiś paladyn, cokolwiek bractwa, który został wystawiony na promieniowanie? Powiedzmy, kombinezon jego pancerz nie był uszczelniony? Z takiego, czy powiedzmy, z jakiegoś, jakiegokolwiek powodu? Ciekawe, czy to ma jakiś związek. O matko, nie robiłem zapisu tak długo. Ale szczęśliwy jestem. Tak, całość. Kurde! Jak się załatwić, to się załatwić. Bo w sumie czemu nie? Ale musicie przyznać, żeby się przydały autozapisy jakieś. Jakieś, powiedzmy, co 5-10 minut, no co 5 najlepiej. Bo 10 minut to już jest, powiedzmy, trochę sporo. I muszę powtarzać. A szkoda. Polecimy tędy w takim razie. A to jest Sedit, gdzie to jest? Gdzieś tam. Spotkamy... A brat, możemy zatłuc. Tylko czemu ciągle w nocy spotykam dziadostwa takie? Paskudne. Masz w łeb. Piękny strzał. Kto następny? No więc proszę bardzo. No to już tak nie był piękny. Piesa, ubierz go. A, to ja jeszcze raz. Żółtne. Kici, kici. No. Beknięcie śmierci. Czyli to tam jest gdzieś. Dobra. Cholera, czemu mi taka chrypa jakaś nagle? No tak, w sumie trochę gadam, więc może też dlatego. Tutaj zrobimy sobie tu... Wiecie, o co chodzi, nie? Na co natrafię? Można spróbować. No, atakuję sobie.
Nie wiem, dwa. Niemniej jednak... Poczekajmy. Har, har, tak jest, piracie. Jeden punkcik może być spoko. Dwa grzmocnice. Gdzie dziabasz mojego pieska? Kundello! Tak, jeszcze ten jegomość. Świnioszczur. Nie, to ketoszczur jest. Tak. Zawsze mnie to zastanawiało. Ketoszczur jest mniejszy, jest większy niż świnioszczur. Co nie? Tak, podejrzewałem. Do mnie, no oczywiście. Pieseł, działaj go w dupsko. O. Kundy trochę traci. Trzeba będzie go zatłuc. Szybko. Muszę chyba blokować te... Myślę, że tak się usiądzie na trochę dłużej. Zatłuczemy go. Co nie, pieseł? Zagryziesz dziada. No! Urwałem mu pół ciała. Fajne bitki będą, nie? Do wyleczenia całej ekipy. Poczekajmy. Wiecie, nie ma co się rzucać tak... w głupi sposób. 160 punktów expa. Me gusta. Kapusta. 0,36. To jest... Nie. Tak się nie bawię. Nie z tą ilością. Nara. Je tutaj i na dół lecimy. Aha, na nich trafiłem. No cóż, tu nie da się tego przeklikać, trzeba poczekać. Ja muszę... To też wy musicie, nie ma takiej opcji. Tak jest. Ale co wychodzi na to... O cholera. Czy mamy jakieś zatargi z gulami? Co nie? Ile one mają życia w głównie? 60, no to jednego może by pieseł zatłukł. Gdyby tylko jeden był, wiecie, z karabinem, pistoletem, to byłoby jeszcze nawet... Ale jest ich trzech bodajże, albo dwóch. Nie, dwóch. Dwóch ma broń palną, dwóch broń do walki wręcz, więc... Cóż. Tak bywa. Do tego Sedit wskoczmy. Zobaczmy, co tu znajdziemy. Jestem ciekawy. Spotkać wędrowców. A, pies im tam. Albo nie, to byłby dobry pomysł. Możemy się dowiedzieć o jakichś tych... miejscach. Prawie na pewno. Godzina odpowiednia. Co ty chcesz? 0,37. O Boże, drogi! Drugie zdanie mnie rozwaliło. To już mogę coś pytać? Ja mam wybór. Świetne.
Prawie jakby miał zamiar burzyć czwartą ścianę już. Aha, więc chyba wolałbym jednak nie. Dobra, to będzie wszystko. No to wychodzi. Czy mogę? Mogę. Nieźle. Łóżko. Kwiatek. A podniesiemy. Ale nie zacznie mnie nagle gonić. Całkiem miło by było. Aha. Piotrek! Robimy zapis, 0.38. Wiesz co o tym? Czy już to o tym? Ale już wiesz. Tak czy inaczej. Czy wy myślicie o tym samym co ja? Zamknięte, szkoda. Bo chciałem coś sprawdzić. Tutaj już więcej wyżej nie wejdę. Tutaj by mi kazano tutaj przejść, okej. Sen Frederyka. Okej. Dziewiątego, 23, tak? Dziewiąty, 23, zobaczmy sobie Pip-Boy. Czyli jutro. Okej. Do jutra mi się coś tam się uda zrobić, nie? Trochę kasy zabrać i tą cholerną muszę tą zdobyć. Torbę lekarską.
czyli tam musiałbym... Dobra, już tam pójdę. I tam zobaczmy jeszcze z resztą tych tutaj mężczyznę, okej. Czy tutaj kogokolwiek znajdę? Znajdę, ale czy... Mężczyznę. A ty? Mężczyzna, okej. A tutaj? Starego mężczyznę. Nie kazał mi stąd wywalać, więc nic tak nie jest tragicznie. Zapiszmy. 0,39. Okej, ej, drogi. Człowiek tylko chce porozmawiać przy dobrej kawie. Reklama mi się przypomniała, że po prostu... Wiecie, to było coś... Może chcę z tym porozmawiać? Chyba ciężko mi to powiedzieć, tam to było... Mężczyzny... Dużo ludziów po prostu, o. Czy znajdę tu kogokolwiek albo cokolwiek? Cokolwiek chyba nie, kogokolwiek też nie. Chociaż z tym czymkolwiek to już trochę lepiej jest. Dobra, skaczemy tam. Przyda się zrobić takie małe rozeznanie, nie? W sytuacji wobec tego tak trochę cienko. Buzunio, biegniemy. Ojojojo, czek. Widzisz dziecko, które ucieknie? Ani jednego, jeszcze nie spotkałem w tym wypadku. No i się chyba cieszę, na razie przynajmniej. Widzisz kobietę. Okej, nie mam zamiaru. Tu są drzwi. To czemu nie mogłem tu wejść? Ja się zapytuję! Karmazynowa? Dzięki, wiesz? Młoda. Gnierze. Okej, słyszałem już to. Niemniej jednak dzięki. Żona z szeryfa. Czekaj, co to jest? Aha, śmieci, po prostu. Nie mniej, nie więcej. Strzelba bojowa. Strzelba i celnie opancerzone, wiecie jak to się kończy, nie? Dobra, pokaż co masz. Może byś miał torbę? Bo kto wie? Samopał, który jest wart... Fajna cena. To też fajna. A to jeszcze fajniejsza. Strzelby zawsze były dużo warte w Falloutach. W sumie ciekawe dlaczego. Dość łatwo jestem w produkcji. Strzelby oczywiście. No co będą oparte o dwie rurki i... iglica do zapłonu. Ja 3 dolary, tak jak podejrzewałem. Ale ten nóż mogę sprzedać. Ten mogę sprzedać. Ten cholerny samopał też mogę sprzedać. Bo już tak on gówno robi. Szczura ciężko zabić, a co dopiero resztę. Mam trochę tylko tych. Okej, 310 proszę. Grosz do grosza, a będzie kokosza. Mamy 610, czyli powiedzmy połowę na pistolet. Znaczy nie pozwolisz mi tu wejść, nie? Albo... Jednak... Tylko tu nic nie znajdę, co? Tylko pozwalasz mi wejść. No tak mi się wydawało. Niestety. To znak. Solems. Siemasz. Hmm.
L. Ale co tam jeszcze masz? Lalkę. O Jezu! Pamiętacie z dwójki? Tą lalkę, którą musieliśmy znaleźć? No właśnie. Się nazywa bodajże Mr. Nixon. Niewinna. Kocia łapka. Dobra, co masz jeszcze? Mucha na lalka? Nie odzywa się. Tak, to jest bardzo ważne. Czasami. No właśnie. A, dawaj. Biera. Pokaż mi normalne towary. Czyli to będziemy miały dwa takie? Czy może osobno? Nie, dwa takie same. Kastet. Karabin, który będzie wart... O, właśnie, dużo. A amunicja jeszcze więcej. Klucz Geigera. Dobra rzecz, co... Tak, podejrzewałem. Tak, kurde, podejrzewałem, że to będzie trochę warte. Czy ja mam coś na sprzedaż? Przynajmniej chwilowo. No tak nie bardzo. Ile to jest warte? 30 dolców. Spróbuję to nieco spieniężyć, ale... Żeby jakoś ten, to tak... Średnio raczej. 60... Czy coś tu mogę spieniężyć tak jakoś lepiej? Niekoniecznie, co? Dobra, Marian, daję kaszę. Kaszę, tak, kaszę. 60. Jak się nie ma, co się lubi, to wiecie. Ale wiemy, że to jest i kosztuje, powiedzmy, 1500. Mamy potrzebujemy jeszcze połowę tego. Szeryf, fajnie. Sprawdzimy. Może najpierw tędy? Pobiegniemy tak z krajem. Mężczyzna. Kobieta. Tu też mogę przejść. Ciekawie. Mężczyzna. Gliniarz. Po prostu. Spora lokacja. Lubię to. Mężczyzna. Mężczyzna, mężczyzna. Kobieta. Dziecko. Wiecie, szukam czegokolwiek ostającego normy. Gliniarz. Okej, sprawdzimy teraz to. Są dwa, widzę. Gliniarz. Facet. Ale jest inaczej ubrany, więc się on rzeczy na pewno będę mógł z nim pokazać. 0,40.
Słyszymy to przed wojną, o. Error, czekaj, coś tu jest nie teraz. Oj, to jednak tam chyba nie chcę iść. Już po śmierci? Mm-mm. Teraz się naprawiło to. Dobra. Tu będziemy kończyć. Niestety. 41 zapis już. Poprawię to najpierw. Tak. 0,41. Dobrze. Ludziska. Nie będę przedłużał, więc na razie.